Siemaneczko, w trzeciej części Let's Play Alex. Przypominam, że ostatnio poznaliśmy jednego z berserków, nie chciał nas zabić i teraz jest naszym towarzyszem, znaczy prowadzi nas do miasta i po drodze zdecydowaliśmy, że pójdziemy trudniejszą drogą, ale być może się opłaci, bo będą jakieś fanty po klerykach. A może klerycy żyją i zyskam przyjaciela? Ha? Też tak może być. Przy okazji, mieliśmy już awans na najwyższy, na drugi poziom, bo dużo expa dostajemy, bo co kawałek gościu się zatrzymuje i gada do nas, więc spoko. Tak wydałem statystyki. No i też zobaczyłem, że... A nie mogę tu już na górze przesunąć, że mam jeden punkt nauki, ale... Jak widzicie, na przykład... broń do walki wręcz, na pewno w to będę chciał pójść. Przynajmniej na początku wymagane jest dużo tej waluty, elexitu, czy tam elexit. Potrzebujemy też dużo więcej siły i zręczności. Naucz się szkolenia w walce, ale ciekawe, czy nam nauczyciel jest potrzebny, czy nie. Czy może nauczyciel daje nam jakieś specjalne... bronią ciężką, specjalne umiejętności. Nie wiem, jeszcze nie wiem, do jakiej frakcji się dołączym. Berserkowie robią na mnie dobre wrażenie. Przynajmniej ten gość ładnie zareklamował. Cały czas chce nas przekonać na swoją stronę. Taki gotikowy Diego. Tylko, powinniśmy ruszać. Wersja Alex. Ale naprawdę robi dobrą robotę. Dobra, chodź. I też dźwięk w miarę w porządku. Jest dosyć głośny, ale spoko. Bo na YouTubie to będzie git. I nie ma żadnych... ruszać. Lagów czy coś w tym stylu, mimo że Bandicam pokazuje jesteś mi tak gotowy, by kontynuować? Mało FPS-ów. Urodziłem się gotowy. Dobra. Dawaj, atakuj go. Pięknie. Idealny skombosik wszedł. Pilnowałeś tu coś po prostu, czy... Tak sobie tu byłeś, pozostałości po starym świecie. Przedstawi mi historię berserków. Co mają robić i co chcą robić i jak robić. Chcą odnowić świat, odzyskać, dać drugą szansę, tak w skrócie. I tutaj są tylko takie żyzne, zielone tereny. Podoba mi się i krajobraz i w ogóle ta ich polityka. Przynajmniej, no w sumie widziałem na razie jednego berserka. Nie wiem jak reszta. Ale ten robi dobre wrażenie. Zmutowany liść, dobra. Ej, poczekaj, bo tutaj... Może w tych ruinach będzie coś ciekawego. A, jakaś pochodnia. Kurde, jeszcze bym podkręcił trochę... kamerę. Tak zrobię, sorry, ale no... po prostu denerwuje mnie to. Dobra. O, tak, teraz będzie tak lepiej. Dobra. Idziemy dalej, idziemy. Jak się nazywasz, bo zapomniałem. Duras? Jesteś gotowy, by kontynuować? Czy ten Dorian? Nie, chodź. Dorian chyba nie. A w ogóle pancerz mi się kojarzy. Uf. Zajmę się nim. Wygląda na to, że ktoś tu mogło zająć. To i ja skorzystam. To miejsce może okazać się pomocne. Dlaczego gadasz, jak mamy problem? Oh shit! Shit, shit, shit. A już go załatwiłeś? Aha. A nie dostałem expa. Dobra. Jednak musi zrobić animację, nie ma tak, że z automatu weźmie i wypije. Niezdarny szakal, dobra, weźmy. To nie jest jeszcze to, o czym mówił, nie, ten gościu. No, średnio nam ta walka wyszła, ale... ruszać. Kurwa... Uderzył nam za połowę HP. Co to jest? Aktywowano teleport. Teraz w każdej chwili możesz powrócić do tego miejsca poprzez mapę na swoim... adiutorze. Pokaż... Nie jest kasz, tylko pokaż mi mapę. No, no i gitara. I to mnie się podoba jak najbardziej. Jesteś gotowy, by kontynuować? Otrzymano mały zapas energii, otrzymano... Aha, dobra, broń kleryka, otrzymano broń kleryka, dobra.
Czy mamy tutaj coś jeszcze? Ognisko. Surowe mięso. Pewnie, że chcemy sobie usmażyć, czemu by nie? Są jakieś szczurki, tu jest na HP. Elegancko, ale dobra, chodźmy za nim. W takim razie. No jednego już znaleźliśmy, ile ich tam było? Pięciu, tak? Chodźmy. Zardzewiały topór. Wspinać się nie chcę, ale tu mamy... duży eliksir, spoko. Szafeczka. No, waluta nam się przyda, jak najbardziej. Śpiwór, plecak. W plecaku co tam mamy? A, papier. Okej. Pod X-em chyba jest zbieranie wszystkiego, muszę zastosować to. Dobra, jest tutaj śpiwór. Spoko, ja wiem, spokojnie. Mały uzdrawiający eliksir, dobra. Jeszcze trochę przy ekwipunku chcę pogrzebać. Broń dystansowa, broń kleryka. Nie mogę używać, wiem. Czasem używać szybki dostęp. Dobra. Teraz tak, leczniczy eliksir uzdrawiający. O! Nie chciałem go użyć, fuck. Nie był dobry pomysł. Mały eliksir uzdrawiający, 7, tak, dokładnie tak. Pod trójeczką. Mały zapas energii umysłu. A, wymaganie kleryce. O, shit, możesz odbierać ciosy robiąc unik. Shit. Dobra. Dawaj, z łuku. Come on, tylko nie ruszaj się. Dobra, coś tam dostał. Dobra, chyba padł już. Fuck! Spójrz na te ruiny. To chyba jakiś sklep z maszynerią ze Starego Świata. Pewnie tak. Co wiesz o Starym Świecie? Tylko to, czego dowiedziałem się podczas wędrówki. Ruiny i złom. Stary Świat nie ma już znaczenia. Nie ma znaczenia? Przecież wszyscy stamtąd pochodzimy. Berserkowie chcą sprawić, że świat stanie się taki, jaki był wtedy. Inne frakcje grzebią w jego pozostałościach. Z nadzieją, że znajdą jakąś przydatną technologię. Kurde, ciężkie walki. Poziom trudności. No, Roy o coś wspominał, że poziom trudności jest najtrudniejszy. Poziom trudności jest najtrudniejszy. Najtrudniejszy w sensie do pozostałych gier od Pirani. Shit. Nie, fuck. Z kim tam walczysz? Co to jest? Bęblo, zwierz, karłowaty, nie żyje. Okej. Raport z misji. Kleryk nie żyje. Dobra, poczekaj tam na mnie. Czy my stąd wszystko zabraliśmy? Mogę to wziąć? Nie. No, tam mogę zejść na dół. Pytanie, czy ja chcę sobie schodzić na dół. Wspinanie się nie, podziękujemy. Muszę popracować nad unikami. Ile jest? Dwa razy prawy przycisk myszy, spoko. Był jakiś lag. Ej, ale to światełko jak wychodzimy na zewnątrz, nie? Fajnie to wygląda. Nie wiem, czy ja chcę tak chodzić bez niego, bo ja zginę bez niego, po prostu zginę. Oczy muszą się do ciemności przyzwyczaić. Tak tu strasznie ciemno, weźmy mały eliksir jak najbardziej. Wspinać się nie chcemy, zupa, weźmy zupę. Śpiwór, szczur, niech sobie będzie szczur. Dobra, chodźmy tam do niego. Mam nadzieję, że nie przerwało nagrywania. Bandicam kiedyś mi wykręcił taki numer, wspominałem. Ale chyba to był incydent jednorazowy. Ej, no spokojnie, otwórz tą skrzynkę, nie wariuj. Napój, mały zapas umysłu. Dobra, ale to dla kleryków. Mhm.
Jakiś już dziwny warkot słyszałem. Nie podoba mi się. Kleryk. Okej, okay, wspinamy się. Nie. Mam tu eliksir. Bierz go, mały, przyda się. Tu jest maszyneria. Nie chciałbym spać, bo pewnie bym zrobił sobie jakieś obrażenia. Chociaż może nasz bohater nie jest tak wrażliwy, Jax, jak Geralt na upadki z wysokości. Bo Geralt to już wyjątkowo. I pieniędzy starego świata, ciekawe. Dobra, mogę z tobą pogadać, więc zanim pójdziemy dalej, to pogadamy sobie z tobą. Duras. Czy często widujesz kleryków w Edenie? Czy często widujesz kleryków w Edenie? Widuję to wszystkie frakcje. Zbierają tu zasoby i informacje. Wszyscy uczymy się od siebie nawzajem. Przynajmniej teraz z klerykami jest spokój. W przeszłości prowadziliśmy wojny. Chociaż podobno niektórzy, jak klerycy, pragną powtórzyć błędy przeszłości i na nowo rozpętać wojnę. W ogóle fajny łuk masz? I tak jeszcze raz, w ogóle nie wiem, czy już o tym mówiłem w tym odcinku. Twoja zbroja jest podobna do łowców demonów z Ryzena? Tak się nazywa ta frakcja? Wybaczcie, jak palnąłem głupotę, ale nie pamiętam dokładnie. Wyłączmy radio. Modlitewnik kleryka weźmy. Jeszcze jeden kleryk potrzebny nam jest. Receptura. Otrzymano broń kleryka. Otrzymano, jak stworzyć mały zapas energii. Mogę się wspinać, ale nie chcę. Karton papierosów. Banici. Został nam jeszcze jeden kleryk do odnalezienia. Tak w ogóle. Pełno krwi jest, ale to po nim. Możemy sobie zejść na dół. Broń kleryka. Okej, okay, ukończono niebezpieczne towary, dobra. Możemy używać tej broni? Tego przedmiotu nie można sprzedać, ale czy mogę go użyć? Strzały, aha, dobra. Brakuje, aha, zręczność, dobra, aha, i siły mi brakuje. Okej, okay, nie było tematu nawet. A, czy nic więcej tutaj nie znajdziemy? Jeszcze jednego ciała kleryka, nie? Nic w tym stylu. Wydaje mi się, że jeszcze jednego nam brakuje, bo 4 na 5 było, chociaż teraz jakiś quest się zakończył. Pokaż mi questy. Pod L-ką są przetrwanie. Kontakt, w okolicy grasują albowie, akcja odwetowa, skradziony sprzęt, towarzysze. To dron, Teraz mamy to przetrwanie aktywne. Kontakt, w okolicy grasują, aha. Dobra, główna misja to akcja odwetowa, skradziony sprzęt, wow. I towarzysze. Pokaż mi to. Pokaż mi mapę. No jest daleko. Nie, ja bym chciał się najpierw do tego miasta, tak szczerze mówiąc, udać. Zobaczymy. No jesteśmy słabiutcy, chociaż to chociaż towarzysz też by nam się przydał. A ten robot byłby naszym towarzyszem. Tak podejrzewam. Ej, nie ma jeszcze tu gdzieś jednego? Wydaje mi się, że jeszcze jeden powinien być. Uuu, tam chodzi coś dużego. I raczej nie chcę mieć z nim do czynienia. Szczurek, coś tutaj było. Bryłka siarki, dobrze, że nie bryłka rudy. Chociaż metalowy, kto wie, może będzie coś takiego do znalezienia. Tak by the way. Nic nam się nie dzieje, jak stoimy w ogniu. A tu jest smażone mięso. Nie, nie, ja nie chcę ogniska. Tak, smażone mięso weź. Nam się przyda do regeneracji. Nie ma tu kolejnego zabitego. Tam jest krew. Czy
Tam może być też... O, kolejny ten kleryk, ostatni. Piąty, albo i nie. Albo i nie. Dobra, weź to, co masz wziąć. Tutaj ich nigdzie nie ma. Tam są przeciwnicy, z którymi raczej nie chciałbym walczyć. Dobra, tu jeszcze na drabinkę możemy wejść. Tak? Co to było? Nie, szczur. Dobra, właśnie na górę. My nie znajdziemy jednego. Czy nie, no znaleźliśmy... Nie, 4 na 5. Może ja już jednego przeoczyłem? Ale zobaczmy, co na samej górze tutaj będzie. To jest ta miejscówka? Nie, nasz towarzysz jest niżej. Dobra, jakaś tam była... Raca. Co? Mana? Okej. Okay. Strzały, no. Strzały nam się przydadzą. A ciekawe, czy możemy zbierać wystrzelone strzały albo wyjmować z przeciwników nieraz. Mogłaby być taka opcja. Wcale bym nie pogardził. I tutaj... Ej, no lipa. Chociaż tam na górę też bym się przeszedł, nie powiem, że nie. Nie powiem, że nie. Dobra, spoko, nawet jako tako to wyszło. Aha, tak przeskoczyłeś, dobra. Chciałem użyć czego innego, ale spoko, tu zróbmy save. Dobra, spokojnie. Okej. Dobra. Bez nerwów. Okej, teraz na samą górę. No i co my tutaj mamy na górze, co? Pierwszy eksplor w Eleksie. Co to jest? Bryłka złota. O, 4 domy, część druga. Coś tam wisi. Kolena. Coś tam wisi, otrzymano 4. Że co, w sensie? Chyba się do tego nie nadaje. A, dobra. Pierwszy zamknięty kuferek. Pochodnia. Eliksir, dobra, szafeczka. Cenny puchar, niech będzie. Chociaż jego cena nie wskazuje na to, że jest jakiś super cenny. Śpiwór nie, paczka papierosów jak najbardziej. Przydadzą się pewnie u banitów. Dobra, o co chodzi z zadaniami? Główne. Nie, Eden. Niebezpieczne towary. Trzeba odzyskać sprzęt. On niby zakończone. Coś się za tym kryje. Jakaś tajemnica. Te wskazówki dokądś prowadzą. Droga do Kalena. Druga wskazówka. Aha. Przy okazji to znalazłem podczas eksploru. No dobra. W sumie od tego jest eksplor, nie? Żebym stąd nie spadł. Czy na górze coś jeszcze jest? Obstawiałbym, że nie. No właśnie, dobra, przydałoby się zejść do naszego koleżki, tak w sumie. To tak w miarę bezpiecznie. A może tam coś na górze jest jeszcze? No próbujemy. No. Dobra, nawet się udało, chociaż pewnie możemy jakoś ulepszać ten, kurczę. Królewski szczaw. W takim miejscu. Pewnie możemy ulepszać jakoś nasz ten. No. Jezus. Auć. Teraz wyleciało mi z głowy. No, wiecie, o co chodzi ten. Plecak odrzutowy, jetpack. Okej, chyba możemy już iść duraz. Tak mi się wydaje, że chyba możemy stąd spadać. Zobacz, co znalazłem. Pokaż broń kleryku. Zobacz, co znalazłem.
Technologia zasilana Eleksem. Berserkom nie wolno jej używać. Formalnie powinieneś ją zdać zaraz po przybyciu do Goliet, ale zrobisz jak zechcesz. Nie obnoś się z nią tylko za bardzo, dobra? Niektórzy berserkowie są bardzo zasadniczy w kwestii przestrzegania prawa, inni podchodzą do niego liberalnie. Widzisz, maszyny to domena albów i kleryków. Wedanie liczy się magia. Okej, okay. Chociaż ta magia bym wolał być takim typowym tankiem, nie? Ale może... Na razie plusujecie, plusujecie. Ruszajmy do Goliet. Jasne, za mną. Mówiłeś, że chodźmy. W okolicy byli albowie. Kiedy to było? Oblatywacz rozbił się jakiś tydzień temu. Od tamtej pory jest cisza. Nie licząc grupy zwiadowców na krawędzi lasu. Wygląda na to, że w Ksakorze kroi się coś poważnego. A to zła wiadomość dla nas wszystkich. Auć. Jakiś dziwny drop był, doczytywanie. Przecież tutaj nie ma loadingu w tak wielkim Jesteś świecie, ale wiecie. Świat się musi załadować. Jestem, ale oczywiście wszystko trzeba pozbierać. Dobra. Okej, okay, młody. Jakiś tam. Fuck. Nie podoba mi się to. Dobra, bo mi się energia kończy. Kurwa, na energię też muszę uważać. Serio? Shit. Nie próbuj mnie tu atakować, gnoju. Dobra, pięknie, wreszcie coś się udało. Ej, jak on dobija, nie dostajemy doświadczenia. W Gothicu było inaczej, halo. Oczywiście walki są kurwa trudne. Gryzak karłowaty, ścierwojad. Ej, no kurwa. Naprawdę będzie ciężko. Chodźmy. Jak najszybciej potrzebny nam jakiś towarzysz bez kitu. Tak, tak, idę. No te eliksirki na HP będą szybciutko topnieć. W takim tempie zbierajmy te ziela lecznicze, bo nam się przydadzą. Czyli coś już tutaj pełno stworów. Jesteś gotowy, matko, by kontynuować? Pewnie, że jestem gotowy. Każdy atak zostaje dodany do panelu łączącego atak. Odpowiednia ilość mocy łącznego ataku pozwala na wykonanie specjalnego ataku. Ciekawe, im lepiej planujesz swój atak, tym większa moc łącznego ataku. Ciekawe, ej. Widzę, że tutaj mechaniki też mają jakieś kurcze premiery. W sensie nowe mechaniki. Okej, będziemy to testować. Na razie to topornie wygląda, ale dajmy temu szansę. Ej, poczekaj. Tu są jakieś ruiny. Trochę przydałaby mi się twoja pomoc. Dobra. Musi cheat. Nie. Do tyłu. Dobra. Okej, okay, pięknie. Zdychaj sobie. Gdzie jest mój przyjaciel? Aha, tam daleko sobie stoi. Fajnie. Dobra, dawaj to. Strzel sobie jakąś miksturkę. Ja bym mimo wszystko przeszukał sobie te ruiny. Pozbierajmy, co tu się da. Pełno śpiworów jest wszędzie pokitranych. O, co to jest? Paczka papierosów. No to akurat tak średnio. Dobra, i tyle. I nic więcej tutaj nie ma. Dobra, ale myślę, że przy tych ruinach sobie odcineczek zakończymy. Tak widzę, że już 25 minut. A to starczy jak na razie. Może jeszcze tutaj byśmy coś sobie zerknęli. W tym budyneczku jakieś ciekawe fanciki. Jezu, jak to ciemno, jak to światło powoli się zmienia. Realistycznie wygląda, podoba mi się to.
Daje klimatu. Ej, tu jest jakaś podejrzana piwnica, do której jak zejdę, to zginę. Nie wiem, czy ja chcę się tu zapuszczać. Widzę, że są tu jakieś szafeczki. Alkohol, dobra, bierzemy wszystko. Nie teraz. Spadamy, spadamy. Spadamy stąd. Nie, o shit, shit. Wychodzimy stąd. Jakiś szczurek tam był. Jak szczurek chce wyjść, to niech wychodzi tutaj do nas. Dobra. Dawaj. O shit. Nie, do tyłu. Jak on daleko może skakać, bydle. Dobra. No, co? Co jest, gościu? Dawaj, szybkie ataki. Dobra, pięknie padł. Ciężkie walki, kurde. A jesteśmy na samym początku, to nie może być łatwo. Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, jeśli chcecie dodać mnie do znajomych, myślałem, że ktoś tam stoi, ale nie. To Steam Origin, informacje w opisie. Trzymajcie się. Na razie. Widzimy się w następnym odcinku w Edenie. Albo nie, w tym mieście już. Mam nadzieję, że dotrzemy do tego miasta. Dobra, na razie.